Dzień dobry, cześć. Czy kiedykolwiek zadaliście sobie pytanie, dlaczego tuja plikata po polsku nazywa się żywotnikiem olbrzymim? Jeśli tak jak ja zadaliście sobie kiedyś to pytanie i nie znaleźliście konkretnej odpowiedzi, to ja ją znalazłam dla Was i właśnie chcę ją pokazać. Ja jestem we wnętrzu tej odpowiedzi. We wnętrzu, powtarzam, we wnętrzu. A to są pnie tejże odpowiedzi. To jest wnętrze tuj plikaty, czyli żywotnika olbrzymiego. Tutaj jest naprawdę dużo miejsca. Można wstawić stolik, można wstawić krzesła, można zaprosić ludzi i zrobić imprezę. Ale jeśli chcecie posadzić taką roślinę u siebie w ogrodzie albo u swoich klientów, nie ma obawy, że Wam to w ciągu 5 lat urośnie do takich gigantycznych rozmiarów, ponieważ ten egzemplarz konkretny we wnętrzu, którego jestem, liczy sobie ponad 100 lat. No cóż, za każdym razem jak go widzę, to za każdym razem jestem tak samo pod wrażeniem. Jak to możliwe, że takie coś pięknego rośnie? To tyle na dzisiaj. Dzięki. Wings with Flower.